CPK to inwestycja absolutnie strategiczna dla polskiego interesu narodowego, dla, krótko mówiąc, pieniędzy w kieszeni Polaków, w kieszeni kolejnych pokoleń Polaków. To wpływy i biznes związany, o tym mówi pan minister Puda, z obsługą cargo lotniczego. Obecnie ponad 80% cargo transportowanego drogą lotniczą na potrzeby polskiego rynku jest obsługiwane przez lotniska leżące poza Polską. To cały segment rynku pasażera hubowego, przesiadkowego. To są miliony, dziesiątki milionów i setki milionów złotych. Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie na briefingu prasowym poświęconym realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak Państwo doskonale wiecie, ten port ma ogromne znaczenie, czy szerzej ta inwestycja ma ogromne znaczenie gospodarcze dla rozwoju naszego kraju, ma ogromne znaczenie dla rozwoju infrastruktury pod każdym względem. Mówiąc wprost, gdy zostanie zrealizowana, przeniesie polską infrastrukturę w XXI wiek i wreszcie ma także znaczenie militarne, o którym z wiadomych względów mówimy troszeczkę mniej, ale wystarczy popatrzeć na to, jakie znaczenie ma port Jasionka pod Rzeszowem, dlatego aby Ukraina była w stanie walczyć z agresorem rosyjskim. Proszę Państwa, o tych wszystkich wątkach będziemy dzisiaj na konferencji prasowej mówili. Teraz poproszę pana ministra Pudę o poinformowaniu, jakie zakotwiczenie ma realizacja tej inwestycji w środkach europejskich. Pan minister do niedawna za ten wątek odpowiadał, a później pan minister Horała o wszystkich innych wątkach związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. Bardzo proszę, panie ministrze. Oczywiście. Proszę się przenieść. Szanowni Państwo, pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, że ta inwestycja jest jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych nie tylko w naszym kraju, ale również w Europie. I co istotne, proszę pamiętać o tym, że jest ona bardzo istotna z perspektywy gospodarczego, nie tylko pasażerskiego, ale również całego systemu cargo. Otóż wiemy doskonale, że około 80% towarów, które wjeżdża do Polski spoza Unii Europejskiej, jest w tej chwili odprawianych w innych krajach poza Polską, a tylko niecałe 20% również wpływu do naszego budżetu jest związane bezpośrednio z tym, że są odprawiane, clone w naszym kraju. Warto również powiedzieć o tym, że z perspektywy Unii Europejskiej ta inwestycja jest bardzo istotna. Wiemy doskonale o tym, że inwestycja została wpisana w projekt TNT, to znaczy w projekt instrumentu podmiotu, który mówi o tym, że jest to bardzo ważne połączenie pomiędzy Morzem Północnym a Morzem Bałtyckim. Najlepszym dowodem na to, o czym mówię, jest to, że dostaliśmy dofinansowanie, to kwota około 500 000 000 zł na to, aby te inwestycje mogły być realizowane. Mówię inwestycje, ponieważ CPK to przecież inwestycje nie tylko w sam port, nie tylko w samo lotnisko, ale również w szprychy, w kolej, w to wszystko, co jest związane z infrastrukturą, czyli na przykład połączeniu pomiędzy Katowicami a granicą państwa, czy taką dużą inwestycją, o której wielokrotnie już mówiliśmy, jakim jest chociażby tunel w Łodzi. To wszystko pokazuje, że jest to niezmiernie ważna inwestycja. Wiele ograniczeń dotychczasowych, które spotkało naszą infrastrukturę związanych bezpośrednio z rozproszeniem lotnisk, powoduje, że ta inwestycja jest jedną z najważniejszych inwestycji w naszym regionie, w naszym kraju i w naszym regionie również mówię z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej. Wiemy doskonale, że wiele z tych towarów, mówię teraz również o towarach cargo, jest dalej przewożonych do takich krajów, jakim są Słowacja, Czechy, czy państwa na południe. To również jest wielka szansa dla naszego kraju, to jest również wielka szansa, aby stać się jednym z największych hubów transportowych. No i niestety wiemy doskonale, jak zakończyły się poprzednie rządy Platformy Obywatelskiej, kiedy wstrzymywano duże infrastrukturalne inwestycje, takie jak chociażby Baltic Pipe. Wiemy doskonale, że gdyby nie to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ponownie rozpoczął tę inwestycję i zakończył tę inwestycję, dziś prawdopodobnie mielibyśmy wielkie problemy infrastrukturalne, na przykład z gazem. Ale to tylko jeden z przykładów. Myślę, że każdy z Państwa, kto naprawdę czuje tematy gospodarcze, europejskie, wie doskonale, że ta inwestycja jest w naszym kraju niezbędna i dzięki temu to jest taki gwarant dalszego rozwoju naszego kraju. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a teraz pan minister Horała. Szanowni Państwo, tak jak mówili koledzy, tak jak mówili moje przedmówcy, CPK to inwestycja absolutnie strategiczna dla polskiego interesu narodowego, dla, krótko mówiąc, pieniędzy w kieszeni
Polaków, w kieszeni kolejnych pokoleń Polaków. To wpływy i biznes związany, o tym mówi pan minister Puda, z obsługą cargo lotniczego. Obecnie ponad 80% cargo transportowanego drogą lotniczą na potrzeby polskiego rynku jest obsługiwane przez lotniska leżące poza Polską. To cały segment rynku pasażera hubowego, przesiadkowego. To są miliony, dziesiątki milionów i setki milionów złotych, które obecnie nam uciekają. Na nich korzystają lotniska poza Polską, a mogliby na tym korzystać Polacy. Tutaj zarabiać, tutaj rozwijać biznes, tutaj mieć swoje miejsca pracy. Ten projekt zarządu Prawa i Sprawiedliwości został bardzo daleko zaawansowany i niestety już po miesiącu ponad nowych rządów i nowego pełnomocnika do spraw CPK, pana Macieja Laska, obserwujemy z dużym zaniepokojeniem, że ten dorobek jest marnowany. Działania lub brak działań, jak również te zapowiedzi, które pan Lasek obecnie publicznie formułuje, już mu w internecie zyskały przezwisko pełnomocnika do spraw likwidacji CPK. Powstał ogromny ruch społeczny. Bardzo serdecznie dziękujemy ludzi apolitycznych, ludzi, które nieraz mówią, że nie są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, że głosowali na obecną koalicję rządzącą, ale popierają CPK, bo popierają rozwój Polski. Petycja, aby szybko kontynuować CPK, ma już w internecie ponad 35 tysięcy podpisów i ten fenomen oddolnego społecznego ruchu tak dla rozwoju, tak dla CPK obserwujemy z dużym zadowoleniem i bardzo dziękujemy wszystkim w niego zaangażowanym. Tak jak mówię, wcale niekoniecznie popierającym naszą formację, bo tego rodzaju inwestycje to jest coś, co łączy ponad podziałami politycznymi. No niestety, tak jak mówię, działania nowego pełnomocnika są mocno niepokojące. Od kwestii personalnych, kiedy to do nowej Rady Nadzorczej do spraw CPK. A propos, 68. Kongres Konkret Platformy. Nowe Rady Nadzorcze Spółek Skarbu Państwa będą nominowane wyłącznie w otwartych konkursach, gdzie nie będą decydowały znajomości. Słyszeli państwo o jakimś konkursie na członków Rady Nadzorczej CPK? Nie. Natomiast pan pełnomocnik mówi otwarcie w mediach o tych członkach. Wszystkich znam. Czyli chyba jednak znajomości miały tutaj swoją rolę. Zresztą no przynajmniej w jednym przypadku jest to bardzo bliska znajomość, bo jest to fundator fundacji, w której pan Lasek był prezesem. Także można powiedzieć znajomość pełna, bliska i pewnie też niepozbawiona wątków finansowych. Ale to zostawmy, to są tylko personalia. Niestety gorzej jest ze sprawami merytorycznymi. Po pierwsze nastąpiło całkowite zamrożenie procesów inwestycyjnych. Zapowiedziany audyt, żaden audyt nie szkodzi, można go przeprowadzić. Został ogłoszony przetarg na wybór tego audytora. Przetarg oczywiście będzie trwał, potem będą odwołania. Natomiast chyba polityka jest taka, że dopóki ten przetarg trwa i ten audyt trwa, nic w tej inwestycji się nie dzieje. Dzisiaj jeszcze skierujemy interpelację przykładowo do pana ministra Kierwińskiego, ponieważ podległy mu wojewoda mazowiecki nie wszczął w terminie postępowania o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Ten wniosek jeszcze w październiku CPK złożyło, jest 65 dni na wszczęcie postępowania. No niestety zanim one upłynęły, zdążył się zmienić wojewoda już na ten z nowego rządu i on tego terminu nie dotrzymał, nie wszczął postępowania lokalizacyjnego. A przypomnę, że postępowanie lokalizacyjne, decyzja lokalizacyjna to potem pozwolenie na budowę i już pełen zakres prac budowlanych. Co więcej, mamy na stole ofertę konsorcjum WSI-IFM, dwóch dużych międzynarodowych firm, jednego z największych prywatnych firm zarządzających lotniskami. Wybraliśmy wiążącą ofertę w konkurencyjnym postępowaniu. Uzgodniliśmy pewne szczegóły tej umowy. Wystarczyłoby uzyskać zgody korporacyjnej, podpisywać umowy. Co powinno już teraz następować? Nic na ten temat nie wiemy. Prawdopodobnie to zostało zamrożone. No, jesteśmy w coraz większym ryzyku, że inwestorzy się wycofają. To jest 8 miliardów złotych bezpośredniej inwestycji w Polsce. Wszyscy się tak ekscytują KPO, no to jest wielkość porównywalna z ratą KPO, które pieniądze, które mogą do Polski napłynąć na tę inwestycję, jeżeli pan Lasek dalej nie będzie nic robił w tej sprawie przez najbliższe miesiące, to te pieniądze prawdopodobnie stracimy. Pan Lasek zapowiada również rozbudowę lotniska Chopina do 27 milionów przepustowości pasażerów. No szanowni państwo, to wymaga wydania kilku miliardów złotych. Będzie ta większa przepustowość, ruch lotniczy wzrośnie, miną 2-3 lata, znajdziemy się w punkcie wyjścia. Będziemy znowu musieli budować CPK, tylko już ubożsi o te kilka zmarnowanych miliardów i kilka zmarnowanych lat. Żeby jeszcze było śmieszniej, a raczej tragiczniej, taka rozbudowa wymaga na czas rozbudowy, czyli na najbliższe kilka lat, ograniczenia przepustowości Chopina, na którym te prace będą się toczyły. Więc wtedy, kiedy właśnie ona jest potrzebna, ta przepustowość ją stracimy, a kosztem wielu miliardów zyskamy wtedy, kiedy trzeba będzie tak naprawdę uruchamiać CPK. Kolejna zapowiedź, że trzeba 10 lat, żeby to jest realny harmonogram. No w tym sensie pan Maciej Lasek ma rację, bo to on się tym zajmuje. Tak? On wtedy przez 4 lata nic nie zrobi i powie, tak, no miałem rację, nie dało się zrobić przez 4 lata. No tylko, że to od niego zależy. Jeżeli nie jest w stanie sprawnie realizować tej inwestycji, to niech zrezygnuje i niech zostanie powołany ktoś, kto jest w stanie to zrobić i jest w stanie to osiągnąć.
Także te pierwsze ruchy pana Macieja Laska są bardzo niepokojące. To mrożenie procesów inwestycyjnych przez nową administrację jest bardzo niepokojące, stąd ta dzisiaj nasza interpelacja i będą kolejne. Będziemy pilnować tego procesu, bo CPK to są miliardy więcej w polskim budżecie, to są dziesiątki miliardów więcej w polskiej gospodarce, w kieszeniach Polaków. Przypomnę raport A.T. Kearney, blisko 300 tysięcy wysokiej jakości miejsc pracy i ponad 900 milionów produkcji dodanej do polskiego PKB. To gigantyczna, ogromna szansa rozwojowa. Bardzo się cieszymy, że jest ruch społeczny, który działa w tym kierunku. Będziemy go na miarę naszych możliwości wspierać. To powinna być inicjatywa ponadpartyjna. Ona nie ma barw politycznych, ona jest w interesie nas wszystkich. Czy ktoś jest za PiS-em, czy ktoś jest za Platformą, czy ktoś jest za innymi partiami, to chce chyba, domniemam, a nawet z pewnością, żeby Polska była coraz bogatsza, żeby tu były miejsca pracy, żeby tu były wpływy z podatków, żebyśmy doganiali i przeganiali te państwa najbardziej rozwinięte. Do tego potrzebna jest dobra infrastruktura transportowa, czyli centralny port komunikacyjny. Kończę jeszcze raz apelem do pana Macieja Laska, żeby nie opóźniał, nie mroził, niech przeprowadza audyt, ale niech audyt nie będzie wymówką do tego, żeby nic nie robić i żeby te szanse rozwojowe zaprzepaszczać. Proszę państwa, bardzo proszę o pytania w temacie konferencji. Jeżeli będą inne pytania, to po skończeniu konferencji także na nie odpowiemy. Ale bardzo proszę o pytania w sprawie konferencji. Panie, bardzo proszę. Jedno pytanie mam w temacie konferencji. Ta presja społeczna, ta petycja, o której panowie wspomnieliście, czy jest szansa, żeby właśnie pod presją rząd zmienił zdanie do CPK? Mam nadzieję, że tak będzie. Sondaże robione bezpośrednio w wyborach pokazały, że CPK popiera większość Polaków, popiera zdecydowanie ponad 50% Polaków, a też nie jest tak, że 40% jest przeciw, tylko tam jest jeszcze też dużo niezdecydowanych, więc również elektorat obecnej koalicji rządzącej, również elektorat Trzeciej Drogi, Lewicy czy Platformy Obywatelskiej w znacznej mierze popiera. Ja mam nadzieję, że jeżeli nie interes państwa, to chociaż własny interes polityczny, tak nawet cynicznie kalkulowany, doprowadzi do tej decyzji, żeby CPK budować. Już teraz straciliśmy miesiące, natomiast możemy stracić lata. Zrobimy wszystko, żeby tak się nie stało. Będziemy stale tą presję wywierać również my, korzystając z możliwości parlamentarzystów. Będziemy wspierać stronę społeczną, żeby CPK był jak najszybciej budowany. Proszę państwa, jeżeli państwo pozwolą, zapraszamy pana Laska do debaty, do merytorycznej debaty, albo tutaj z panem ministrem Horałą, albo też z przedstawicielami tego ruchu społecznego, którzy takiej merytorycznej debaty się domagają. Natomiast pan Lasek konsekwentnie tej debaty unika, no jak widać, słabo z merytorycznymi argumentami i stąd podejmowanie decyzji wbrew realizacji tej inwestycji i unikanie debaty publicznej. Jeszcze raz wzywamy pana Macieja Laska do merytorycznej debaty o kontynuowaniu realizacji tej inwestycji. Ja tylko jeszcze jedno zdanie dodam. Ja tylko jeszcze jednego zdania dodam, że kiedy ja byłem pełnomocnikiem i dostałem zaproszenie do dyskusji z panem Maciejem Laskiem w TVN24, więc raczej trudno to uznać za sprzyjający grunt, to poszedłem i dyskutowałem. Korona z głowy mi nie spadła. Interpelacja dotyczy bezczynności wojewody mazowieckiego, który przekroczył już termin na wszczęcie postępowania lokalizacyjnego. Wydanie decyzji lokalizacyjnej dla CPK powoduje, że można wydawać pozwolenie budowlane i rozpoczynać pełną kategorię prac budowlanych. Tam już się teraz toczą prace przygotowawcze budowlane, przygotowanie terenu, wyburzenia, przygotowanie bazy materiałowo-technicznej, no ale ten pełen zakres prac budowlanych wymaga pozwolenia na budowę, czyli wydania decyzji lokalizacyjnej. Wojewoda mazowiecki już przekroczył termin na wszczęcie postępowania w tej sprawie. Bardzo proszę, jest jeszcze pytanie. Znaczy CPK ma inną, ten komponent finansowania finansami publicznymi ma inne źródło niż budżet państwa. To jest wieloletni plan finansowy dla CPK. On został na lata 2024-2030 przyjęty przez nas rząd i z tego programu powinny być asygnowane środki na budowę CPK, oczywiście również i w tym roku.